No nie, no Harley Davidson, naprawdę, tu prędkościomierz, na baku. O, tu mnie zaskoczyli teraz. First class, okej. Okay. Pierwszą klasą w końcu polecimy. Dobra, żegnamy się, pomachaj tutaj. Bye, bye, do machamy. Okej, okay, nawet kanapa jest, ja cię. No to w takich samolotach to widać, że to pierwsza klasa, nie ma lipy. Proszę, puszczasz mnie na moje siedzenie, bo muszę zapiąć pasy, bo startujemy już. Witam serdecznie z przemega ciekawego miejsca. Nie spodziewałem się czegoś takiego zupełnie, że będzie to tak wyglądać, jak wygląda. Jesteśmy w Coffee War, czyli kafejka wojenna, tak to nazwę. I jest tutaj pełno różnych żołnierzy, jakiegoś sprzętu wojskowego, starego, bardzo starego. Ale przede wszystkim są tutaj dwa duże samoloty, w których umiejscowione są kafejki. I zaraz wejdziemy do tego samolotu. Na pewno zamówimy sobie tam jakąś kawkę, na pewno coś tam, może jeszcze jakieś ciasteczko albo coś. Podobno będziemy mogli wejść jeszcze do kokpitu. Na razie to brakuje mi słów, nie wiem co powiedzieć, jestem mega zaskoczony. Kolejny raz dziękujemy za mega rekomendację dla Marty, która nam poleciła tą restaurację, bo sami to nie wiem, czy byśmy tutaj trafili, bo jest to aż 30 km. 30? Chyba tak, jakoś tak mniej więcej kilometrów za Pattają, czyli dość daleko. Znajduje się to przy autostradzie. W szoku jestem, jak tutaj jest fajnie w sumie i warto tu na pewno przyjechać. Już wam pokazuję, bardziej obracam kamerę i jak to tutaj wygląda. Czyli tak, tutaj mamy jakieś miejsca, gdzieś tam coś, co sobie można zjeść. Tutaj właśnie mamy te postacie takie wielkie, ogromne, wojskowe. O, tutaj mamy ambulans ze starych, dawnych czasów, wojskowy. Tu w ogóle tuk-tuk jakiś się jeszcze nam władował. Okej, okay, tam mamy kolejne sprzęty wojskowe i tam, zobaczcie, jest Coffee War w samolocie jedna. Tam mamy mnóstwo sprzętu wojskowego. Zaraz tam pójdziemy zobaczyć, co tam jest. I tu mamy jeszcze większy, normalny, prawdziwy samolot, w którym też jest zrobiona restauracja, kafejka jakaś taka, w której zaraz napijemy się kawy. No kurde, co za miejsce. Wow, jestem w mega szoku. Tam w ogóle jest, tam jest helikopter jakiś. Taki stary jakiś, bardzo stary. Jakiś zielony, kurcze, mega to wygląda. To w ogóle, co to za sprzęt? To jakiś przeciwpożarowy chyba, wóz strażacki. Samoloty pootwierane, można wchodzić i zwiedzać. US Air Force. Tutaj, tam w ogóle silnik odrzutowy postawiony. Jakie miejsce. No dobra, to zobaczmy pierwszy ten samochód. Co tutaj jest? Tutaj nie ma nic, tu jest tylko paka i taki sprzęt. No, starodawny sprzęt. Ale dobra, pójdźmy jeszcze najpierw spotkać się z Dorotą i z Emi i razem pójdziemy zobaczyć te inne kolejne sprzęty. O, tutaj w ogóle są fotele z samolotu powyciągane, żeby sobie posiedzieć gdzieś tutaj też przy jakiejś kawce na zewnątrz, czy tam coś sobie zjeść. Ale pomysł. Skąd ktoś miał taki pomysł, żeby takie rzeczy zrobić? No jestem zaskoczony, bardzo. O, tutaj lody i inne słodkości, ciekawostki do jedzenia. Tutaj mamy z pierwszej klasy chyba fotel. Kurde, to co to za maszyna? Jakaś szafa grająca? Chyba tak, to jakieś płyty, jakieś coś. No to chyba szafa jakaś grająca. Wow, co za stary, oldschoolowy sprzęt. A tutaj jeszcze jest jedna też ciekawostka. Captain Jack Sparrow. I tutaj jeszcze jakieś traktorki takie. Nie wiem, co to w ogóle za sprzęty. Ja pierdzielę, ale to kiedyś były sprzęty. Wow. I tutaj taki żołnierz, jeden, tam drugi. No i tutaj ten ogromny samolot, ale samolot zostawimy na jeszcze na za chwilę. Zaraz wejdziemy do samolotu, na spokojnie. Najpierw pójdę jeszcze pozwiedzać te inne sprzęty wojskowe, a za chwilę pójdziemy do samolotu. Ale długie skrzydło, ja pierdzielę. Długie skrzydło, no. Masakra. O, tutaj. Tutaj mamy jakąś taką awionetkę Coffee War u góry. A tam właśnie jeszcze coś jest podpisane. Co tutaj jest? Food, coffee, snack food. Okej.
i tam jeszcze jakiś shop, sklep. Nie no, nie wierzę. Co to jest? Rower z takim jakimś silnikiem? No nie no, Harley Davidson. Naprawdę? Dobra, widziałeś Harley Davidson? To jest jeszcze chyba karetka. Ambulans amerykański. Jaki silnik, nie wierzę. Silnik taki zamontowany, jak trochę większy niż moja dłoń. To jest pierwszy rower. Elektryczny rower, no tylko że to jest spalinowy rower, przecież to ma świece. A gdzie to ma bak? A tu, patrz, to jest bak. Tutaj się wlewa paliwo normalnie i zamiast baterii na prąd, no to mamy normalnie benzynę, kranik. Czy to normalnie jest spalinowy silnik? Daj się napić. Co to jest? Smoothie jakieś? No, truskawka. Tutaj w ogóle to ten sprzęt jest jakiś amerykański. I amerykański, no. Bo jest podpisane, tam też jest US Army, tam wcześniej było coś US Army, no i tam Harley Davidson, no więc są amerykańskie sprzęty przecież. A tutaj mamy taki, tutaj pani sobie chce zdjęcie zrobić, więc muszę się zaraz usunąć, ale ten, tu jeszcze wam pokażę, jakie sprzęty tutaj. Patrzcie, tu nawet karniserek jeszcze na paliwo dodatkowy w zapasie, żeby był. No i tutaj to już jest silnik normalny, duży silnik. To już porządna bryka. Co? Pokazywałeś, że się koniec siedzenia samolotu? Tak, pokazywałem, no. Koło zapasowe. Nie ma lipy. O, jakie tutaj siedzonko dla pasażera. Ciekawe. Kurde, tutaj jakie koła w ogóle pełne, takie. Że nie widać jakby szprych. Jakie sprzęta. Kurde, a tu co? Prędkościomierz na baku. O, tu mnie zaskoczyli teraz. I tutaj znowu wracam do tego wozu strażackiego. No bo tutaj właśnie miałem iść i najpierw w tą stronę zobaczyć, żeby później iść już do tej restauracji. Kierownica zdezelowana. Jak już tutaj teraz jestem, no to już muszę to pokazać wszystko. Ale pusto w środku w tych sprzętach mieli kiedyś. No. Tutaj sikawka wodą sikała. Wow. Ale stary sprzęt. Dobra, ten samolot zaraz weźmiemy. Z tamtej strony idziemy tu lewą stroną. Tam jest jeszcze jakieś muzeum, tam są jakieś dinozaury. No dobra, już wejdę najpierw tutaj do tych dinozaurów. US Army po raz kolejny. Czyli takimi sprzętami amerykańskie wojsko się kiedyś woziło. Gdzieś tutaj po tych terenach. Jaki helikopter, patrzcie na to, jaki helikopter. Jaki helikopter. Wow. Jaki sprzęt. Kurde. Silnik jakiś. Jaki sprzęt. Dwa joysticki. Dwa siedzenia. No i lecimy. Lecimy. Ale śmieszne. Tam jakaś też awionetka. Tutaj mamy samolot i tam jakieś dinozaury z lasu wychodzą. Kurczę, ile tu jakiegoś sprzętu. Ale to już nie wojskowego chyba, tylko normalnego. Ktoś tu ma jakąś taką wystawkę. Staroci. Samolot? Źle. Przycisków, pokrętełek, wskaźników. No kto by się chciał teraz przelecieć takim sprzętem, ale patrzcie jaki ten jest jakiś zakamuflowany, żeby go nie było widać. W dżungli by się go nie poznało. Dobra, o, bo ja właśnie sobie tak rękę złamałem. Tu jest takie właśnie zejście w dół. I ja szedłem właśnie po takim mokrym i się pośliznąłem, spadłem na nadgarstek i o. I teraz 6 tygodni w gipsie, 3 miesiące rehabilitacji i takie tam różne. O, tutaj skrzydło samolotu. Ten w ogóle jakiś taki dziwny jest ten samolot, bo on tu ma normalnie jakąś jeszcze taką, jakiś taki wlot powietrza, tak jakby taki normalny odrzutowy silnik, co są na skrzydłach montowane, pod skrzydłami. To on tam ma jakieś takie coś u góry. Kurde, nie widziałem takich. Zwykłe starocie nas nie za bardzo interesują.
Otóż tutaj są jakieś samoloty, jakieś coś. A tutaj też. A tu Emirates. Dubaj. Panie Dubaj. Części. A to są takie jakieś radiostacje, jakieś inne gadżety. W sumie no jest tu trochę takiego wojskowego sprzętu. Maski, nie maski. Łopaty, kilofy. Ale też jakieś inne rzeczy. Tam jakieś fotele z samolotu. No niezła rupieciarnia. Tam całe ciuchy takie wojskowe, wszystko. Wow. No jest tego pełno. Jakieś kaski, maski. Oh my god. Oh my god. Co my tu mamy? A, bo tu się koła chowają. Okej. Okay. Ale wielkie koła ma samolot. Ocie. Ogromne. Niezły sprzęt. Okej. Okay. Tutaj jest normalnie blacha. I to się tam później chowa do środka. I się zasłania. No ile tam tych wszystkich rurek, ile tego wszystkiego, ja pierdzielę. Samolot to jest nieźle skomplikowana machina. Tutaj pewnie bagaże się wkłada, walizki. Nieźle, nieźle. Tutaj stoi też na kołach, bo ten drugi nie stoi na kołach. Ten drugi jest położony na ziemi, bez kół. Tutaj jeszcze jakaś awionetka też taka. Ale stary sprzęt, pełno starego sprzętu. Tam jakieś samoloty. Coś rozkręcają, czy co oni to robią? Zabezpieczają? Może odrestaurowują tak? Może coś malują? Nie wiem, co oni tu robią. Tu w ogóle jesteśmy już na takim terenie poza miastem totalnie. Tutaj właśnie są góry tylko, jakieś doliny, dżungle i strasznie zielono ogólnie. Znaczy strasznie to nie jest, tylko bardzo zielono. Tu pewnie też były, tylko wykarczowali i zrobili to, co zrobili. Co to jest? Jakaś łódź podwodna chyba. O kurde. Tutaj to chyba jest łódź podwodna, no. Jakaś Rescue Los Banos. O kurde, tutaj ze swastykami? O jacie. Co to? Niemieckie sprzęty tu jakieś jeszcze też są? Texas. Nie wiem, to jakieś tutaj jest Texas. Tabliczka tutaj to. Chyba sobie ktoś tylko namalował. Chociaż cholera wie. No, wyposażenie. Full wyposażenie. Jakaś tylko radiostacja. I taki sprzęt. O, tutaj jakby ktoś chciał zobaczyć, jak wygląda silnik samolotu. To już pokazuję, bo sam jestem bardzo ciekaw. Jezus Maria, ile tu jest punktów, które mogą nawalić. Ile tu może być awarii. Patrzcie na to. Jacie. Jak to w ogóle ktoś skonstruował, jak to ktoś wymyślił, jak to do tego doszło, to jest po prostu jakiś szok. No lata prób i błędów. Taki silnik. Masakra. No, no trzeba dźwignąć te tony. Nieźle. Masakra. Bardzo dużo pojedynczych punktów, które mogą nawalić. Wirnik ogromny. Wow. O, jaka fura. No to co to? Mercedes niemiecki czy co? Nie, chyba jakieś amerykańskie może. Nie wiem, co to za fura. Może zaraz będzie z tyłu napisane. Austin? Cambridge, Cambridge? O, tutaj tylko jeszcze jakieś pociski, rakiety. I skrzynki na amunicję na pewno. Zerknijmy, co tu w sumie w środku jest. Jakieś rury. Ja pierdzielę, ale samolot to jest niesamowita maszyna. Się dzieje. Masakra. Może jakiś tutaj tlen idzie do masek albo coś. W ogóle jakieś powietrze, nie powietrze. Masakra. Nieźle. No i trafił się też Mercedes.
to tam chyba też było może coś niemieckiego w takim układzie. Co my tu mamy? Jakiś taki sobie autobus pusty. I tutaj kolejny samolot. Tu jeszcze jakaś awionetka. Ale sprzętu. A sprzętu. O Jezu, tam jakie dziecko ma maskę na głowie. Ale zadowolony. I już zaraz będziemy udawać się do restauracji. No dobra, ten helikopter jest o wiele nowszy już niż tamte. A tutaj też United States Army. Wybrać. A tutaj się wybiera? Tak. Czyli tak, za wstęp płaci się 100 batów od osoby, tak? Tak. 100 batów od osoby, ale w tym oczywiście ma się już picie, czyli jest to taki voucher. Boarding pass, okej, okay. Boarding pass, nie ma lipy. Do 18. Do 18? Okej, okay. Od 8 do 18. Airbus. 330. Tak, A330, gate 331. Wow, first class, okej. Okay. Ramka pierwszą klasą, w końcu polecimy. Pierwsza, to musisz mieć bilety. Masz bilety? Że się ładujesz. Dobra, żegnamy się. Pomachaj tutaj. Bye. Bye, machamy. Nie ma lipy. Co my tu mamy? Tu mamy śmietnisko, ale za to tutaj mamy... Co to było? Tu mamy ściernisko, a będzie... O, ale fajnie chłodno, co? No. Jak w prawdziwym samolocie. Też jest zawsze tak zimno, tylko tu są dwa klimatyzatory. Jakieś mocne, zamontowane. Jeszcze raz, 300 batów za 3 osoby, czyli 100 batów od osoby, ale są to pieniądze do wykorzystania na zakup. Jacie, 36,3, jeszcze i gorączkę mierzą. Masakra. I co tam? Nie chcemy trzech, ale jakieś jedno może weźmiemy, co? Kawowe? No. Kawowe. Znaczy to, czy nie? Moka, no makadamia. Weźmy to. Moka, makadamia. Okay. Chocolate? Yes. Emma, your chocolate. Dobra, tutaj mamy restauracyjkę na środku samolotu. Coffee war. Okay, one for me, one for my wife. Okej, nawet kanapa jest, ja cię. No to w takich samolotach to widać, że to pierwsza klasa, nie ma lipy. Tam w ogóle jest kokpit i tam na pewno będzie można sobie pójść i zrobić zdjęcie w kokpicie, coś tam popstrykać, posiedzieć. O, tu jest prawdziwa pierwsza klasa. Dobra, przejdę tutaj w tą stronę. No ale to taki starodawny też ten samolot, bo obecnie w Katarze pierwsza klasa wygląda zupełnie inaczej. No i w końcu pierwszy raz w pomieszczeniu kapitana statku. No mają chłopaki tutaj co robić, ale szyby brudne, nic nie widać przez szyby. Hi, hello. Coś dzieci nie rozumią po angielsku, ale to nic. O jacie, ile oni tu mają przycisków, pokrętełek i tych wszystkich innych rzeczy. Masakra. Jedna strona, druga strona, tak samo. Mnóstwo tego. Dwa fotele na dwóch pilotów. Tutaj jakieś, nie wiem co to tam mają, nogami sobie coś robią. Tylko nie widzę tutaj żadnych sterowników takich, co się rękami steruje. Ale tutaj jeszcze kolejna cała, kurde, cały pulpit przycisków. Masakra. I pokrętełek i wszystkiego. No, dawaj mały. Gdzie lecimy, chłopaki? Są wystraszeni? Cichutko, grzecznie siedzą, ale tu gorąco, niech szlak. No problem. No to jak pierwsza klasa, to pierwsza klasa. To biznes. Biznes? Jest tam. A tam jest pierwsza? No. Kurde, tu mamy biznes klasę. Kawka. Kawka, pokazuj czas. Jak spróbujesz, to się nie odejdą na wierzch. Nie oderwę? Naprawdę. Ale smaczne. No, ale już połowy nie ma i tak. Ja. Ale smaczne. A tą kawkę próbowałaś? Tak. Jak? Coffee war? Dobra.
No ja cię. Fajnie ci włosy, to. Mieszko, nie ma smaku kawy. Nie ma smaku kawy? Ale tu w środku jest kawa, jakieś takie kulki smaku kawy czy coś. Puszczę, puścisz mnie na moje siedzenie, bo muszę zapiąć pasy, bo startujemy już. Nie. Okay. A tu nie ma pasów? Co tu, w biznes klasie nie ma pasów? Nie trzeba? O ja cię. A tutaj... Emma, patrz, a tutaj są ten, w biznes klasie tutaj mają monitorki, widziałaś? Znaczy jakieś te piloty. Miejsca, o, ale miejsca, to tutaj można się wyłożyć, rozłożyć. Chyba w biznes klasach jest chyba lepiej. Zdecydowanie. To jest jakiś trochę stary samolot. Ale spoko. Ale powiem wam, że w końcu mnie uszy nie bolą przy tym locie. Lecimy, lecimy, a moje uszy nic. Nawet się nie zatykają, nie bolą. Podoba mi się, wyzdrowiały. Ja muszę spróbować tą moją kawkę, bo zaraz będziemy lądować, a ja jeszcze kawę nie wypiłem. Co to? Ruscy z nami lecą, czy co? Uwaga na ruskich. Niebezpieczni i uzbrojeni. Niebezpieczni i uzbrojeni. Emma, co to za biznes klasa, że nie dostaliśmy żadnych poduszek, żadnych kocyków? Masz jakieś chociaż zabawki albo coś dostałaś? Jakąś torebkę? Nic. To jaką ty... Jeszcze musiałeś sobie kupić coś. Jezu, to co to, co to, co to za biznes klasa? Chyba słabymi liniami lecimy, co? Mówiłem, nie bierzcie w tych ruskich liniach samolotów. Właśnie wylądowaliśmy. Możemy wyjść na dwór. Tylko okazuje się, że nigdzie nie lecieliśmy. Tylko wchodziliśmy tamtędy, a wyszliśmy tędy. Ale za to z tej strony mamy lepsze widoki. Tylko jakieś chmury się zbierają. Ale to nic, dzisiaj nam to nie straszne, bo mamy samochód. Dobra, muszę odłożyć kamerę, zejść spokojnie po tych schodach i można za chwilę wracać do domu. Na szczęście lądowanie było miękkie, a ja teraz zapraszam was na wycieczkę po Phuket, gdzie byliśmy na wycieczce James Bond, a dodatkowo jeszcze też na tej wycieczce zwiedza się inne miejsca i między innymi jest właśnie Pania Beach. I tutaj na tą plażę teraz was zapraszam i na tą wycieczkę. Także jeśli tylko chcecie obejrzeć film, to link do tego filmu macie w opisie filmu, w pierwszym przypiętym komentarzu i wyświetla wam się ikonka, w którą możecie od razu kliknąć i przejść do oglądania. Także serdecznie zapraszam, bo naprawdę przepiękne miejsce.